Jako dziecko moją największą pasją była muzyka i miałam zostać nawet muzykiem, zarabiać z tworzenia muzyki. No, trochę nie wyszło. Zostałam twórczynią internetową i zarabiam z podróżowania i dzielenia się swoim życiem. Ale to nieważne, bo choć moje życie już nieraz zmieniało kierunek o 180 stopni, moja miłość do muzyki pozostała, mimo że ta miłość do podróży ciągle rośnie i jest coraz większa. Podróże uczą mnie, że niezależnie gdzie, jak i z kim się wybieram, zawsze przywożę lekcje, których nie da się nauczyć nigdzie indziej ani od kogoś, będąc na miejscu. Bo to lekcje przez doświadczanie i przeżywanie. I to wspaniałe, że nawet wracając w te same miejsca, ciągle odkrywam nowe miejsca w samej sobie. Dzień dobry! Hej! Hejka! Już by się okulary słoneczne przydały, a jeszcze nie wylecieliśmy z Polski. Wika, gdzie lecimy? No nie wiem, bardzo, bardzo daleko w tym kraju. Znaczy w jednym kraju. Czekaj, bo gadają. Lecimy do Egiptu. Zagadka rozwiązana. Kraj, w którym byłam, ale nie o takiej porze roku, jakbym chciała, i lotnisko, na którym byłam już 5 razy. Będę teraz 5. raz. Egipt, Hurghada. Byłam tam zimą, byłam tam no 2 razy na lotnisku w Hurgadzie, bo start lądowanie jak byłam w Egipcie, a potem miałam tam międzylądowanie i w jedną i w drugą stronę, jak leciałam do Tanzanii, na Zanzibar. W Egipcie jeszcze byłam na lotnisku w Asłanie i w Kairze, ponieważ jak pamiętacie, jak byliśmy z Berką w Egipcie, to tam trochę po tym Egipcie latałyśmy, zwiedzałyśmy, więc teraz czas troszeczkę się napawać tym ciepłem. Zresztą ciężko by było zwiedzać, bo będzie jakieś 40 stopni, z czego się bardzo cieszymy i celowo wybrałyśmy ten kierunek i taką pogodę. I tak, jesteśmy bardzo podekscytowane, już jesteśmy po wszystkich odprawach i tak dalej, zaraz już wchodzimy do samolotu. Co jeszcze chcesz powiedzieć? Że nigdy nie byłam poza Europą. Więc myślę, że wybrałaś sobie bardzo dobrego kompana na twój pierwszy raz. Cieszę się, że to ze mną będzie twój pierwszy raz. Także co? Zabieram was ze sobą, nie planowałam w ogóle wracać do Egiptu tak szybko. Jestem ciekawa w ogóle, czy ten tatuaż zrobił tam furorem, bo jest to moja pamiątka z Egiptu. Dobra, i tak nic nie słyszycie. Widzimy się w Egipcie. Uhu. Dzień dobry, witam was już z Hurghady. Teraz mi się przypomniało, jak też witałam was w podobny sposób we vlogu z Hurghady 1,5 roku temu, kiedy tu przyjechaliśmy z Weroniką zwiedzać i nasza podróż też zaczęła się i skończyła w Hurgadzie, i chciałam was powitać tak samo. A wtedy powiedziałam dzień dobry, wesołych świąt, bo to był 26 grudnia, no tym razem sierpień, więc troszeczkę się zmieniło. Przede wszystkim jest o wiele cieplej, ale ku mojemu zdziwieniu, słuchajcie, zazwyczaj te hotele na objazdach są takie troszeczkę, no takiego innego standardu, no bo się w nich tylko śpi, jak się zwiedza, niż teraz, jak jesteśmy, wiecie, w 5-gwiazdkowym hotelu na pobyt. I już moje pierwsze spostrzeżenie to to, że te 5 gwiazdek egipskich, no nie jest takie jak 5 gwiazdek europejskich, to na pewno. Tak, ale hotel jest, słuchajcie, bardzo podobny i budową, i w ogóle jakby wiele rzeczy jest podobnych. Nawet nasz pokój, mam wrażenie, że wygląda identycznie jak nasz pokój właśnie w Hurgadzie, kiedy z Werką gdzieś tam po drodze spałyśmy tutaj na zwiedzanie. Szybko wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj się wchodzi, tutaj klasycznie mamy taki barek, lodóweczkę, tutaj mamy safe i szafę. Po prawej stronie jest łazienka, bardzo duża, wygląda w ogóle jak w hotelu Gołębiewski trochę. Tak się prezentuje, już jesteśmy rozpakowane, także w ogóle tak, jest godzina 7 rano, a my idziemy ćwiczyć. Nie pytajcie czemu. Same w to nie wierzymy. A bo ty do biegania, Wiku, się ubierasz od razu? Chyba tak. No chyba tak, albo nie wrócimy potem, bo w sumie nie wiem, czy coś tak naprawdę. No to ubierzmy od razu. No i co, reszta pokoju, jak reszta pokoju, no i nasz widoczek. Proszę bardzo. A wy tak nie przesłyszeliście się, my w strojach do ćwiczeń idziemy, słuchajcie, na siłownię. Nie wiem, o co chodzi, powiem wam, że źle mi się spało, nie mogłam zasnąć, w ogóle nie wiem, trochę spałyśmy w samolocie, więc może dlatego, ale nie wiem, czy ekscytacja, czy o co chodzi, źle mi się dzisiaj spało, ale wstaliśmy z samego rana i stwierdziliśmy, że szkoda marnować dnia, także lecimy na trening, lecimy na śniadanko i zaczynamy nasz pobyt. Cześć, dzień dobry, witam was naszego drugiego dnia w Egipcie. Wczoraj, słuchajcie, nic nie nagrywałam, ponieważ stwierdziliśmy, że come on, po przylocie potrzebujemy takiego jednego dnia na odpoczynek i faktycznie odpoczęłyśmy, ale słuchajcie, bardzo, bardzo aktywnie, ponieważ z samego rana pierwsze co poleciałyśmy na siłownię i tak naprawdę bardzo szybko zaczęłyśmy dzień, ale długo na plaży nie poleżałyśmy, bo słuchajcie, nawet książki nie wyciągnęłam, bo co chwilę się położyłyśmy, zaczęliśmy skakać do wody, bo jest prawie 40 stopni, a mamy fajny pomost, dzisiaj wam wszystko pokażę. Potem grałyśmy w siatkówkę plażową, a potem, słuchajcie, byłyśmy na egipskim tradycyjnym hammamie, chociaż wydaje mi się, że to jest tradycja ogólnie wywodząca się z Maroka i wydaje mi się, że się akurat w tym nie mylę, ale w Egipcie też ten hammam jest praktykowany. Jak to wygląda? Oczywiście przypominam wam, że w takich krajach grzechem jest się nie targować, więc ogólnie początkowa cena była $65 za osobę. My poszliśmy za $80 na dwójkę, czyli wychodzi $40 za osobę, co jest bardzo przystępną ceną, nawet w przeliczaniu na złotówki. Jak to wygląda? Na początku byłyśmy chwilę w saunie i tak wiecie, chodzić od pokoju do pokoju, panie was tam ubierają w ręczniki i przynoszą wam wodę i was przenoszą, także najpierw byłyśmy chwilę w saunie, potem słuchajcie, byłyśmy na 45-minutowym masażu, później znów byłyśmy chwilę w saunie i później byłyśmy właśnie w tym takim typowym hammamie, czyli właśnie leżałyśmy w takiej łaźni na takich kamiennych stołach, trochę jak groby, i byłyśmy przez panie myte czarnym takim marokańskim mydłem, a potem peelingowane, potem leżałyśmy i relaksowałyśmy się w takiej nawilżającej masce, byłyśmy myte calutkie i jeszcze na koniec oczywiście się potem z tej maski spukałyśmy i jeszcze byłyśmy w jacuzzi. Wspaniałe doświadczenie, naprawdę. Potem, wiecie, wieczór, kolacje, jakieś animacje i tak dalej. Natomiast plan na dzisiaj jest taki, że dzisiaj chwilkę dłużej pospałyśmy, bo po prostu byliśmy zmęczone po wczoraj, bo tak jak słyszycie, plan był dosyć intensywny, także się ubieram w stroje, ja już jestem. I idziemy na śniadanko i pewnie na jakieś 2 godzinki na plażę. Potem, słuchajcie, lunch chcę sobie też zarezerwować jakąś restaurację na kolację. I jedziemy o 13 do Hurghady, do miasta, bo musimy kupić kartę z internetem, ponieważ na drogę nie mamy. No i ogólnie pozwiedzać miasto, pochodzić po sklepach, zobaczyć co tutaj mamy, zorientować się też w cenach, pamiątek i tak dalej, żeby wiedzieć gdzie kupować. Więc taki plan jest właśnie na dziś i dziś was już wszędzie ze sobą zabieram, także o to się martwić nie musicie, więc zapraszam was na spędzenie tego dnia z nami. Chciałam wam coś nagrać, ale mam efekty dźwiękowe w tle. Niestety musicie wiedzieć, jeżeli jeszcze nie wiecie, Hurghada jest bardzo popularnym kierunkiem, no na przykład dla Polaków, ale w sumie nie tylko. Dla rodzin po prostu z dziećmi jest tu wiele takich hoteli z atrakcjami wodnymi, z akwaparkiem i tak dalej, także jeżeli nie lubicie dzieci, to nie przyjeżdżajcie do Hurghady. Nie, że my narzekamy, tylko po prostu na przykład w samolocie za mną siedziało dziecko. Możecie się domyśleć, że to nie był najprzyjemniejszy lot mojego życia i to jakby to było drące się dziecko, to jeszcze bym może to przeżyła, ale to było takie starsze dziecko, które już niestety nogami dosięgało do fotela przed sobą, czyli mojego. Resztę możecie sobie dopowiedzieć. My już po dzisiejszym opalanku, trochę się opaliłyśmy, not gonna lie, i właśnie się, słuchajcie, przebrałyśmy, trochę pozakrywałyśmy i idziemy na obiad, zapłacić za wycieczki właśnie, które sobie zarezerwowałyśmy, na lunch i jedziemy do miasta, także pokażę wam jak się ubieram. Wiecie, Hurghada, w której jesteśmy, to miejsce turystyczne i ogólnie, no nie wiem, w Kairze też raczej Czasami Egipcjanki w krótkich spodenkach się zdarzają, nikogo to raczej nie zgorszy, ale na wszelki wypadek lepiej się zakryć, jeżeli nie chce się być nadmiernie zaczepianym. Też na przykład jak ma się taki iście egipski tatuaż, to też dla świętego spokoju, im luźniej i to też jest przewiewniej i tak dalej, więc pokażę wam na przykład jak ja się ubieram, kiedy wychodzimy na miasto, więc będziemy poza jakby hotelem, poza jakby opieką, że wiecie, no w hotelu to też zaczepiają tak bardziej dla atrakcji, więc nie mam nic z długim rękawem, w ogóle średnio się spakowałam, ale tak, pod spodem mam, już wam powiem, bo to wszystko ma sens, tak, mam top z Stradivariusa, biały, nie ubieram stanika, bo jest strasznie gorąco, w ogóle już się odzwyczaiłam od chodzenia w staniku, więc żeby nie było mi widać sutków ani nic takiego, to na to mam z mojej kolekcji Alexis Swimwear i Dresscode długą białą bluzkę beachwear, którą sobie zawiązuję i ona nie dość, że zakrywa mi sutki, to jeszcze fajnie zakrywa mi tatuaże, przez to też nie zwracam nimi uwagi, zwłaszcza tym egipskim. Do tego oczywiście mam spodnie i to są spodnie, które słuchajcie kupiłam na targu w Tajlandii i to są najwygodniejsze spodnie ever. Włosów nie zakrywam żadną chustą i tak dalej, ponieważ no bez przesady w Maroku zakorywałam włosy, czy nie wiem, w Palestynie też, tutaj no bez przesady. I mam zwykłe klapki, bo będziemy biegać po mieście, także lecimy. Także idziemy opłacić wycieczki. Słuchajcie, zdecydowałyśmy się na snorkeling, ale wiecie, są wyspy jakieś takie, że się tu z delfinami, wiecie, to jest takie turystyka zwierzęca wątpliwej jakości i etyki, więc tego bardzo nie chciałyśmy, ani żadnych wielbłądów i tak dalej, także nie jedziemy na żadne The Paradise Island i tak dalej, bo to jest trochę taki już przerobiony temat za bardzo, więc wynajęłyśmy sobie prywatną łódkę na snorkeling jutro? Tak. Jutro tylko my i kierowca łódki i będziemy sobie snorklować, i we wtorek jedziemy na zachód słońca, będziemy sobie jeździć quadami po pustyni. Mam nadzieję, że słuchajcie, w końcu będzie ładny zachód słońca na pustyni, ponieważ tyle razy, co ja byłam na tylu pustyniach i Sahary, nie Sahary i tak dalej, i zawsze kiedy jadę na zachód słońca jest burza piaskowa albo po prostu nie ma ładnego zachodu. Ani w Dubaju nie miałam ładnego zachodu na pustyni, ani w Egipcie, jak byłam ostatnio, ani w Maroku, nigdzie. Więc może tym razem się uda, a teraz lecimy załatwiać formalności i lecimy na lunch. Kolejny raz spotykam się z tym samym, co było jak byłam właśnie ostatnio, czyli w takich islamskich miejscach są, tutaj na przykład koło meczetu, są takie biblioteczki, w których są w różnych językach książki na temat islamu do wzięcia. No natomiast jeżeli możecie sobie wziąć darmowe islamskie książeczki obok islamskiego miejsca, to możecie się sami domyślić, czy są one obiektywne, czy nie. Mam jeszcze jakieś małe, ale po polsku tylko były jakieś takie małe, ale zawsze coś będziemy czytać. Happy, że poczytamy? No, happy. Zaczynamy kolejny dzień, idziemy na śniadanie. Jeszcze nie na internet, do lobby, poczekać na Wikę, bo Wika jeszcze bierze leki, bo ma zemsty faraona, którą też dużo mnie pytacie, więc postaram wam się wytłumaczyć, co to tak naprawdę jest. Także czym właściwie jest ta zemsta faraona? Zemsta faraona to potocznie nazywane rewolucje żołądkowe, które bardzo często przetrafiają się po prostu tutaj w Egipcie. Ale z doświadczenia powiem wam, że ja miałam takie problemy i na Madagaskarze, i w Turcji, na Zanzibarze o dziwo nie, bo tam też się tego spodziewałam. Jest to zupełnie normalnie, zmieniamy florę bakteryjną i tak dalej. Nie zaleca się w takich krajach pić wody z kranu, mycie zębów i tak dalej, tak samo powinno się odbywać poprzez wodę butelkowaną, sprawdzajcie dystrybutory w hotelach, ogólnie jak kupujecie wodę, czy jest dobrze zakręcone i tak dalej, bo na przykład w Maroku też kupowałam niechcący wodę, która była, wiecie, otwarta, więc nie wiem, co to była tak naprawdę za woda. Też uważajcie bardzo na kostki lodu, bo to jest takie nieoczywiste i tak dalej. Mówię wam, uważajcie, ale sama za bardzo na to nie uważam z tego względu, że no po kilka razy, wiecie, starałam się nie pić tej wody i tak dalej, a i tak mi te rewolucje złapały w tym momencie. No ja już piję, no nie piję wody z kranu, ale wiecie, myję zęby, normalnie biorę picie z lodem i tak dalej. Mnie już to po prostu nie rusza, mój organizm już do tej flory egipskiej bakteryjny jest przyzwyczajony, natomiast jeżeli jesteście to pierwszy raz, to obowiązkowo wybierzcie sobie węgiel, probiotyki i tak dalej i radzę wam sobie je po prostu łykać przez cały wyjazd, na wszelki wypadek, wtedy łatwiej się pozbierać. Takie doświadczenie właśnie ma Wika, ponieważ tutaj jest jej to pierwszy raz, mnie na szczęście nic nie dopadło, a tak słuchajcie, w ogóle to jest kolejny dzień, wczoraj nic nie nagrywałam, bo mieliśmy taki dzień na plaży, a wieczorem byliśmy na imprezce, jak w sumie codziennie. Pokażę wam zaraz. Chodź, pokaż się. Pięknie wyglądasz. Ej, serio, super ci w tych spodniach. I już mamy kolejny dzień. Dzisiaj sobie, wiecie, plażujemy, gramy w siatkę i tak dalej. I jedziemy teraz na safari, na pustynię, pojeździć na quadach. Są tutaj różne wycieczki, wiecie, są jakieś wycieczki na wielbłądach, jakieś wieczorki z tańcem brzucha i tak dalej. My po prostu chcemy pojechać sobie, pojeździć quadami na pustynię, więc jedziemy tak trochę bardziej prywatnie niż tak turystycznie wycieczkowo. I zaraz wam pokażę mój strój. Słuchajcie, pamiętacie, kiedyś we vlogu chyba z Maroka pokazywałam wam, jak się wiąże te takie chusty. Zapomniałam, jak się to robi. Od 15 minut siedzę i wiążę sobie chusty na głowie i próbuję sobie przypomnieć, jak to się robi. Masakra. Idę się jeszcze trochę pomalować, bo wyglądam jak wyglądam, a będziemy robić zdjęcia. I lecimy. Are you excited? Yeah! Tak, i dzisiaj wieczorem, słuchajcie, też idziemy na imprezę do klubów. Kluby tu działają normalnie i w klubach jest tak po europejsku, także wiecie, chodzimy półnagie do tych klubów, w sensie wiecie, po europejsku ubrane, a nie tak jak na przykład teraz już wam pokazuję. Proszę bardzo, akurat top to nieważne, mam krótki rękaw, na który nakładam mój beachwear, bo to jedyne takie, co wzięłam, co jest luźne, a ma długi rękaw z tego względu, że będziemy pewnie jechać szybko, plus już raz byłam podczas burzy piaskowej i to nie jest przyjemne uczucie, jak ci piasek tknie skórę. Dobra, może to nie jest, wiecie, jakieś super protective, ale na pewno będzie lepiej. Wyglądam, jakbym była z Polski. Hello. Więc w tym na pewno będzie mi pod tym względem lepiej, że jak będziemy, wiecie, jechać szybko na kładzie, to mnie tam nic nie będzie tutaj przeszkadzać. Długie spodnie z Tajlandii, bo są luźne i tak samo wiatr i tak dalej. I do tego Arafata. Mam już mnóstwo przywilejów z tych wszystkich wyjazdów. I zawsze zapominam je brać na wyjazdy. Teraz chyba w ogóle są w Świdnicy, nie mam ich w Warszawie, więc Arafata, która pójdzie na głowę.